Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 14 grudnia. ...2022 rok. Pasieka Oświęciny. Zrobimy film z rodzinką w domu. Zdejmiemy może słoik. Zobaczymy, co tam się dzieje. O, ty idź, panienka. O, tu tam włożyłem kuleczkę. Dzisiaj jakoś w południe z ciastem. Widać, ją obsiadły. O, widzicie, jak biorą? Ostatnio tak co drugi dzień tak staram taką kawałeczek włożyć, raz większy, raz mniejszy. Na razie wyłączę. Zrobiłem dodatkowe oświetlenie. Na mnie zarzucacie, że słabe światło. No jest tu słabe światło. Pozmieniałem trochę ustawienia tych świateł. Ale to jest pojemnik z pleksy, czy tam z plastiku matowego. I to słabo widać przez ten pojemnik. Trochę. Ta pleksa tu z góry się już też porysowała trochę. To już trzeci rok, trzecią zimę robimy. I troszeczkę, no. A zobaczymy, jak włączę światło z tego. Czy to lepiej widać? Chyba gorzej. Mamy tu poustawiane tych świateł różnych. Ale to i tak, no, nie jest. To tak jak w naturze. Co my tu mamy? No, nas znosiły, nas składały sobie na kropu. O, motylica jest nawet. O, widzicie ją. No trudno. Niech sobie będzie. Skąd się tu uchowała? Przesunę może dalej. A tu tą rameczkę, co dołożyliśmy, co tu jest? O, tu jest, widzicie to ciasto, co im tu dałem dzisiaj. To jest proteinowe ciasto. I parę tu kulek wtopiłem, żeby mi to nie spadło. Tu co jest? To jest syrop. Na krop. Wtopiłem parę tych odnóży pyłkowych, to ciasto wmiotłem jak gdyby, no i to sobie pobierają, widzicie, zobaczymy. Myślałem, że tu coś złoży jajeczka, a tu nie jest chętna mateczka. Zobaczymy, czy będzie dzisiaj lepiej widać, czy nie. Oceniajcie, mówcie, piszczecie. No jest tu czerw. Widzicie? Są jajeczka, jest młody czerw. Jest, tylko że to nie jest jakaś tam ilość duża. Teraz postaram się to odwrócić. Poszło jakoś. Mateczkę tu gdzieś mamy. Trzeba było tą mateczkę kiedy zaznaczyć. Zaraz, może jakoś o tak złapię, żeby mi to się nie posypało. Ale czerwiu tu jest jakby więcej teraz. Jak co patrzyliśmy ostatni film. Ja do środka ostatniego z filmu też nie zaglądałem tu. Ale czerwi jakby było więcej, bo tu już też pszczoły tu zakryły teraz. Ale tu też jest czerw. Tu gdzie latarką świecę.
Widzicie? Gdzieś mateczka się schowała nam. Widzicie? Dobra, jest, czyli nie tak źle. Zobaczymy z drugiej strony. Jeszcze. No, jest tutaj też troszeczkę. Ale gdzie mateczka nam się podziała? Powinno by ją tu widać. Może na innej rameczce. Oto coś się tam przykleiło od spodu. Obetrzemy to. Pszczoły to wyczyszczą, wyniosą. O, coś tam się od spodu. No dobra. Spadnie, to pszczoły wyniosą. No jedną ręką tu nie bardzo mam jak robić. O tak, dobra, zobaczymy jeszcze na tej. Może tu coś jest? Może to ona gdzieś jest? A czy tu nie ma czerwio? Wygląda, że jest nakrop wszędzie. Chociaż jakby tam coś były w komórki, ale chyba nie. Słabo tu widzę, że to tu nakrop sobie też kładą. A nakrop. Muszą zapas jakiś sobie zgromadzić. To wtedy być może tu na tej też złożą komórce, na tej ramce nam coś. Ale na razie no nie widzę tu mateczki też. Nie wiem gdzie ona jest. Gdzieś musi się schowała. Gdzieś nam się ukryła. Dobrze. Zobaczymy na tej rameczce. Też jej tu nie widzę. Ale tu mam. No ja chodzi tu sobie motylce jakoś. Nie tak szybko. O jest. Już jest po niej. Ona jest tu nam niepotrzebna. No i tu też trochę zapasów. No jest jakby tego czerwiu troszeczkę więcej. Jakby się powiększało. Nie wiem, no 4-5 dni. Może no gdzieś tak powiedzmy, może 6. Tak co drugi dzień kładę im tu taką małą porcję tego ciasta proteinowego, bo co włożyłem kiedyś w ostatnim filmie, to od tej pory nie dawałem, ale jakoś z tydzień temu. O, tam sobie jest na pyłku, działa. Mówię, jak dokładałem im tego syropu, to jest syrop gotowy. To nie jest cukru syrop, tylko gotowy syrop. Także nie muszą go tu przerabiać, tylko troszkę odparują i już jest. Ale jak dokładałem im, to widziałem, że już tego ciasta nie ma i im dałem. I mówię, zaintrygowało mnie to. I dołożyłem i za 2 dni słoik zdjąłem i znów, no nie ma. Jak nie ma, no to im znów dałem tego ciasta. I tak co drugi dzień im taką małą porcyjkę daję tego ciasta proteinowego i wczoraj im jeszcze, dzisiaj im jeszcze tak przyszło na myśl, żeby wgnieść parę tych odnóży pyłkowych. Tam miałem pyłek, ale odnóży pyłkowych też. Tu im dałem ciasto i w te w
takie kwiatki jakieś tam wtopiłem w to ciasto, żeby się nie... Ostatnio naciąłem słomy, a teraz wtopiłem takie jakieś tam kwiatki. Nie wiem, czy będą się interesowały tym, czy nie. Tu jest woda. No tak standardowo, chociaż widzę, jak gdyby o, chodziły. Bardziej się interesują tym ciastem. To zwykłe białe ciasto. Jak było słoma położona, nacięta tak na drobno. Czy siano, no coś takiego. No żeby się nie kleiły, bo jak im położyłem tak, to zaczęły się kleić. I mówię, no coś musi być, żeby się je tam zabezpieczyć jak gdyby. Ale mateczka musi być, no nie znaleźliśmy ją, może następnym razem ją znajdziemy. Musi być, ponieważ są jajeczka. No i czerw jest normalnie, to nie jest lutowe czy coś takiego. Ale że powinno być wszystko dobrze. Aha, temperaturka jeszcze jaka tu jest. Zawsze patrzymy. 20,6 stopnia Celsjusza. Dobrze. Aha, teraz słoiczek jeszcze. Włożymy z powrotem. Także słoiczek też ubywa jak gdyby. Pobierają syrop. Tak jak mówię, nie jest to cukrowy, tylko gotowy, gotowiec. Gotowy syrop. U nas tu na gotowcach, jak gdyby na gotowym syropie bazujemy. Miałem ulik wymienić, no ale to też czas, widzicie, wszystko i tak się wszystko jakoś idzie. Ale w każdym bądź razie rodzinka jak gdyby przy czerwiu przybyło. Coś jeszcze trzeba by było wymyśleć z tym, żeby jeszcze zwiększyć to natężenie tej rodzinki do pracy. Wodę mają, pyłek mają, ciasto mają. Ogólnie wszystkie warunki jak gdyby są spełnione. No co? W dzień normalnie to ta lampa, co tu jest, świeci im. Napisał ktoś z pasieki, chyba z pasieka Trzcinowa, żeby lampę do akwarium, od akwarium, czy coś takiego. Być może by było to bardzo dobrze. Jak będę gdzieś w jakimś sklepie zoologicznym, przejrzę, zobaczę, jakby to wyglądało, jakby to spełniało jakieś tam te moje warunki tu, to ale pomysł jest naprawdę super. Mogłoby to spełnić swoją rolę. Z tym, że no muszę zobaczyć jak to, bo to nie może być przy samym jak gdyby tu no, podłożu, tylko musi być na chociaż jakiś, tak jak tu lampka jest biurowa taka, czy tam nocna biurowa to jest chyba, lampka postawiona i w jakimś tam odległości, bo jak przy za blisko to światło pleksy jest, tak ja to zauważyłem bynajmniej, to wtedy do tego światła bardzo lgną. A jak jest troszeczkę wyżej, za wysoko też jest niedobrze, ale jak jest troszeczkę wyżej od tego, od tej pleksy, jak gdyby, to wtedy pszczoły funkcjonują lepiej. Dlatego no mówię, zobaczę, dobrze by to było, jakby było tym... Chciałem też tu ściemniacz, jakoś o tym ściemniaczu myślałem, ale tu jest żarówka LED-owa. Na opakowaniu tej żarówki pisze, że nie działa ona ze ściemniaczem. I no nie da rady. LEDówki są oszczędne, no i to tak w taki sposób. A za blisko, no tu ja wam tu może skieruję troszeczkę. Zobaczcie, tu jest też lampa, wszystko przy lampie siedzi. Jak za blisko jest, za nisko lampa, to nie bardzo. Musi być ta lampa troszeczkę odsunięta też. Jak gdyby od tej powierzchni tutaj. I no takie są niektóre jakieś wymagania mają tutaj, trzeba dla nich stworzyć, żeby to zafunkcjonowało. To oświetlenie no jest jakie jest. Dla nich tu jest, z tego co widzę, jak jest za jasno, to lgną bardzo do pleksy. I to jest, mi się wydaje, teraz i tak dodatkowo jest więcej w celach filmu. Ale no tak, no,
No jest to oświetlenie takie, no to ta pleksa się też zajeżdża. Chciałem kupić, ale to teraz w tej chwili to ceny takie są, że no kosmos. I zrezygnowałem. No dobra, piszcie jak w komentarzach, co tam wam się podoba, co nie podoba, co tam wprowadzi jeszcze jakieś nowinki, nowości. No piszcie przede wszystkim, to będziemy, wszystko biorę pod uwagę, wszystkie komentarze biorę pod uwagę i mi się podobają, tylko że no nie każdy można wprowadzić jak gdyby w życie tutaj, ale to ten ostatni Martem naprawdę mi się to spodobało. Tylko mówię, no muszę gdzieś, bo u nas tu nie ma zoologicznego sklepu w naszej miejscowości. Jak będę w jakimś mieście, to zajrzę, muszę to naocznie zobaczyć, bo z Allegro sprowadzić mógłbym, ale no, jak tego nie widzę, to tak nie wiem, czy to zafunkcjonuje to mi. Dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego.